Cześć wszystkim, dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego, który znajduje się już na 6. miejscu w klasyfikacji strzelców w ramach Ligi Mistrzów. No niesamowity tak naprawdę awans przeskoczył swojego idola piłkarskiego, a mianowicie Thierry'ego Henry. No właśnie, co z tym Roberto Lewandowskim, co ten Robert Lewandowski wyprawia na arenach europejskich i gdzie tak naprawdę będzie Robert po zakończeniu swojej kariery? Dzisiaj na temat formy strzeleckiej Roberta w dzisiejszym filmie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, jakże w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, ostatni mecz praktycznie w ramach Ligi Mistrzów z Benficą, gdzie Robert Lewandowski strzelił dwie bramki, spowodował, że przeskoczył tak naprawdę swojego idola Thierry'ego Henry w klasyfikacji 10 najbardziej skutecznych czy bramkoszczelnych strzelców w ramach Ligi Mistrzów. Ja może przedstawię tą klasyfikację i liczbę bramek, kto ma, na ile na swoim koncie. Pierwsze miejsce to jest Cristiano Ronaldo, ma 121 bramek, absolutnie geniusz piłkarski, fenomen, tak, czapki z głów. Potem jest Lionel Messi, ma 105 bramek, także Messi tutaj drepcze po piętach Ronaldo. Trzecie miejsce to jest Raul, 72 bramki. Czwarte miejsce to jest Karim Benzema, 59 bramek. Piąte miejsce to jest Ruud van Nistelrooy, 56 bramek. Szóste miejsce to jest Robert Lewandowski, właśnie 51 bramek. Siódme miejsce to jest Thierry Henry, 50 bramek. Ósme miejsce to jest Alfredo Di Stefano, 49 bramek. Dziewiąte miejsce to jest Zlatan Ibrahimović, 48 bramek. I dziewiąte miejsce Andriy Szewczenko, 48 bramek, czyli widać, że tu już praktycznie Robert Lewandowski przeskoczył Szewczenko, Ibrahimowicza. Jeszcze niedawno nagrywałem filmik, że zrównał się z Alfredo Di Stefano, a dzisiaj przegonił tak naprawdę swojego idola piłkarskiego Thierry'ego Henry, do którego nawet się odniósł, tak, bo oczywiście Robert wie o tym, że ten rekord ustanowił i odniósł się na swoich mediach społecznościowych, gdzie napisał tak naprawdę, że warto spełniać swoje marzenia, warto w nie wierzyć i że tutaj że przeskoczył właśnie Thierry'ego Henry, swojego idola piłkarskiego. Także bardzo ciekawa tak naprawdę sprawa, ciekawa tutaj klasyfikacja. Nie dość, że jest to jedyny Polak w tej klasyfikacji 10 najlepszych strzelców w ramach Ligi Mistrzów, to jeszcze Robert Lewandowski cały czas ma szansę na to, żeby awansować tej klasyfikacji. Na dzień dzisiejszy ma 6 miejsce, no ale przecież Bayer cały czas gra w rozgrywkach Ligi Mistrzów, no tylko praktycznie kontuzja by mogła spowodować, że Robert przestałby występować, przestałby strzelać bramki, bo dalej może zdobywać bramki. Zresztą tu jest ciekawa sytuacja, ponieważ Robert Lewandowski, wiadomo, że występuje w Bayernie i razem z nim występuje Frank Ribery czy Robben, tak? I na przykład w tym meczu z Benficą było 5-1, gdzie dwie bramki strzelił Robben, dwie bramki strzelił Lewandowski i jedną bramkę strzelił Frank Ribery. Natomiast Robben i Ribery to są piłkarze, którzy mają już praktycznie po 35 lat. Także Robert Lewandowski jeszcze zdąży sporo tych bramek nastrzelać, nawet jeżeli nie będzie w tej drużynie, to w innej, bo naprawdę no, do 35 roku życia jeszcze mu zostało praktycznie 5 lat, tak? Więc na pewno tutaj będzie świdrował te rekordy. No według mnie spokojnie przeskoczy, tak? Van Nistelrooya to spokojnie przeskoczy po 56 bramek. Benzemę też, także kto wie, czy nie będzie tutaj w pierwszej trójce najlepszych piłkarzy świata, tak? Tu oczywiście chodzi o strzelone bramki w ramach Ligi Mistrzów. Trzeba od razu o tym powiedzieć, że to nie są wszystkie bramki, tylko w ramach Ligi Mistrzów i to są z uwzględnieniem w różnych klubach, tak? Czyli to nie jest powiedziane, że Robert Lewandowski wszystkie te bramki strzelił w Bayernie Monachium, bo tutaj na to się bierze też bramki strzelone chociażby w Borussii Dortmund, tak samo Ronaldo, dalej ten licznik mu bije, pomimo tego, że już nie występuje w Realu Madryt, ale dalej zbiera te bramki tutaj występujące w Juventusie. Także absolutnie fenomen, geniusz. Ciekawe, że na przykład w tym zestawieniu nie ma Mbappé, nie ma na przykład Neymara, a wiele osób tak naprawdę zastanawia się, jaką miarkę tutaj przyłożyć, jeśli chodzi o najlepszych piłkarzy, napastników na świecie, tak? Czy Robert jest w pierwszej trójce, czy jest w pierwszej piątce, a może w pierwszej dziesiątce? No ja uważam, że absolutnie jest w pierwszej trójce, tak? Świata, bo przede wszystkim gwarantuje, ma powtarzalność, tak? Gwarantuje te bramki, no i statystyki nie kłamią. Natomiast oczywiście Mbappé jest to
bardzo młody piłkarz obiecujący, który ma świetne statystyki jak na swój wiek. W wieku 19 lat ma lepsze statystyki niż Messi, niż Ronaldo w tym samym wieku, analogicznie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o jak na razie dorobek, to absolutnie Robert lepszy jest, tak? No nie ma w tej pierwszej dziesiątce Neymara, ani Mbappé, ani innych ze piłkarzy, Edena Hazarda i tak dalej, czyli to są tak naprawdę, nawet Garetha Bale'a nie ma w tym zestawieniu, tak, a to jest zestawienie bardzo ważne, bo to są rozgrywki w ramach Ligi Mistrzów, tak, czyli tutaj mówimy o najważniejszych tak naprawdę meczach z potężnymi drużynami, tak, no bo nie jest sztuką tak naprawdę świdrować rekordy w lidze, tak, w Bundeslidze, czy po prostu w swoich ligach, oczywiście jest to dalej sztuka, tak? Natomiast można sobie te bramki nabombać ze słabszymi drużynami, tak? Na przykład Bayern może zwyciężyć z jakąś drużyną 5-0 czy 6-0 i wtedy nabombie sobie Robert Lewandowski. Natomiast rzeczywiście takie statystyki mieć w ramach Ligi Mistrzów, no to jest ogromny szacunek, ogromny tutaj podziw i potencjał, tak? Profesor, można powiedzieć. Profesor Lewandowski, który mógłby uczyć, także to też jest jakby wymowne, tak, te bramki, które są strzelone. Kiedyś czytałem taką informację, że podobno bramka strzelona w Lidze Mistrzów to jest koszt około 1 miliona euro, tak, czyli że za same bramki tutaj Robert powinien zgodzić, jak ma 51 bramek, to powinien zgodzić 51 milionów euro, czyli to jest około 200 milionów złotych, tak, gdzie tam majątek Roberta Lewandowskiego jest tutaj wyceniany na około 400 milionów złotych, tam chyba 352 miliony, tak jedna z gazet go wyceniła, znajdował się w pierwszej setce najbogatszych ludzi Polaków na 90, tam bodajże 7 czy 2 miejscu, no już nie chcę tutaj czasem pomylić, tak, chodzi o mniej więcej 90 któreś miejsce, 300 tam ponad 50 milionów, czy 300 parę milionów, chociaż no, różnica między 300 parę a 50 to jest ogromna, no ale rzeczywiście widać, że to wszystko Robert ciężko zapracował. Geniusz, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, tak, no na przykład Alfredo Di Stefano to są zupełnie inne zamierzchłe czasy, ale Andriy Szewczenko tutaj według mnie, czy Raul mieli trochę łatwiej w tamtych czasach, ponieważ no dzisiaj jednak ten system komputerowy analizy Robert Lewandowski praktycznie jest rozpisany na czynniki pierwsze, tak, wszystko wiedzą o nim obrońcy, jak się zachowuje, jak strzela, czyli za każdym razem musi być sprytniejszy, szybszy, żeby zdobyć bramkę, tak, musi zmylić obrońców, to jest bardzo ciężkie, to wymaga ogromnej inteligencji, ogromnego skupienia, do tego trzeba grać po prostu bez kontuzji, no i w dużym stopniu właśnie ten brak też kontuzji pomaga, tak, bo może bo nie ma praktycznie roku, żeby Robert Lewandowski nie miał kontuzji, znaczy nie było takiego roku w jego karierze, że nie było kontuzji, dzięki temu zbiera sobie sukcesywnie te bramki. Także moim zdaniem spokojnie będzie w pierwszej piątce. Niedawno jeszcze robiłem filmik, że załapał się do pierwszej dziesiątki, dziś już przeskoczył swojego idola Thierry'ego Henry, natomiast spokojnie będzie w pierwszej tutaj piątce, nawet to wie, czy nie w pierwszej trójce, no ale to jest ogromny sukces, tak, no w Liga Mistrzów to tam naprawdę nie grają przypadkowe drużyny, tam nie grają sobie drużyny i strzelać takie, mieć takie rekordy tutaj strzeleckie, to jest ogromne wyróżnienie. Ja na przykład już pomijam tego, że to jest Lewandowski jest Polakiem, tak, ale ja na przykład bardzo cenię Roberta przede wszystkim no, za osobowość, charakter, tak, za podejście, profesjonalizm, ale na przykład imponuje mi właśnie ta powtarzalność, tak, to, że on nie gwiazdorzy, że nie robi koło siebie szumu takiego dodatkowego, tak na przykład Neymar, tak, że nie robi takich sytuacji, tak, Neymar, że go sfaulują, przewraca się 100 razy, albo że to jest tak naprawdę wszystko skupione wokół jego osoby, tylko pracuje, tak, ciężko pracuje i zdobywa te bramki i nie robi szumu, tak, nie robi po prostu show koło siebie, to co tak naprawdę się oczekuje od piłkarza, napastnika, tak, natomiast Neymar robi cały teatrzyk, jak się przewraca, tak, te tatuaże, zmienia kluby, tak, partnerki różne i tak dalej, gry jakieś pokera i tak dalej. Robiłem takie filmy, że był ważny mecz dla PSG, on w tym czasie sobie wrzucił zdjęcia na media społecznościowe, gdzie gra w pokera i tak dalej. Piłkarz troszeczkę musi też rozumieć swoją rolę jako piłkarza, tak? No taki Lewandowski to nie jest tylko piłkarz, to też jest przedstawiciel narodu polskiego, reprezentuje Polskę, tak samo Neymar reprezentuje Brazylię na świecie, no i troszeczkę musi inaczej patrzeć na to, tak? Oczywiście jak jest młody, to więcej można mu wybaczyć, natomiast no tutaj już tacy piłkarze jak Lewandowski, Neymar, czy Messi, czy Ronaldo, to są ikony, tak? To są ikony piłki nożnej, też powinni patrzeć na to, co robią, bo oni
są wzorem dla młodych ludzi, tak, dla dzieciaków, dla tutaj młodych piłkarzy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Naprawdę szacunek. Napiszcie w komentarzach, który według Was Robert Lewandowski zajmie miejsce w tej klasyfikacji. To wszystko na dzisiaj. Zostawcie suba. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.